Wchodząc na matę, już mój trener się mną zaopiekował, wsparł mnie jakby mentalnie, więc ten stres troszeczkę zszedł na bok. Także mega ważnym też punktem w takiej randze zawodów jest to, żeby jednak mieć tego coacha na krzesełku, bo wiele osób myśli, że to nie jest tak istotne jak przy kumite, ale w momencie, kiedy zawodnik wychodzi na matę i tutaj liczą się bardzo malutkie detale, decydują o tym, kto wygra przy najlepszych zawodnikach, to ten coach jednak jest niezbędny, bo czasami jego dwa słowa potrafią zmienić totalnie jakby takie nastawienie i jeszcze dodać te 20% do wykonania kata. Startu jestem zadowolona, też dużo poświęciliśmy na przygotowania. Wiadomo, były małe rzeczy, które bym zmieniła, ale takie starty uczą też tego obycia, tak jak mówiłam wcześniej, na takich zawodach i uczenia się tego zachowania na macie. Można podglądać, jak ci najlepsi mistrzowie olimpijscy się zachowują podczas rozgrzewek, jak już wychodzą na matę, całe nastawienie. Więc to jest dla mnie też bardzo duża taka, powiedzmy, lekcja, ponieważ też co roku mój klub Atemi Bielsko-Biała organizuje Polish Open. Jest to jedna z największych imprez w Europie, gdzie startują też bardzo dobrzy zawodnicy. Także wiadomo, bardzo dobrze się tutaj czuję na tej hali. Też trenujemy tutaj, więc po prostu tak rodzinna atmosfera.